Aż 487 zawodników z 47 miast z całej Polski przyjechało do Dzierżoniowa na rankingowe zawody taekwondo pod nazwą Puchar Polski Tiger Cup 2016, których organizatorem był Sportowy Klub Taekwondo Tiger Dzierżoniów oraz Polskie Zrzeszenie Taekwondo ITF. Klasyfikacja była prowadzona w następujących grupach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, senior oraz masters. Jest to nie lada wyzwanie organizacyjne dla mnie jako głównego organizatora, no ale mam świetny sztab organizacyjno-szkoleniowy, sędziowski, także myślę, że no wygląda to fajnie, idzie bardzo sprawnie. Skończymy dzisiaj przed północą. Taki jest plan. Dzisiejsze zawody mają rangę Pucharu Polski. Są to zawody rankingowe. Kategorie juniora i seniora na podstawie wyników m.in. z dzisiejszych zawodów mają szansę na powołanie do kadry narodowej i reprezentować Polskę na mistrzostwach świata czy Europy. Od 2 lat jesteśmy liderem w klasyfikacji generalnej na każdych zawodach. No, mam nadzieję, że utrzymamy ten sukces. Na chwilę obecną, jak można spojrzeć tam na telewizor, na klasyfikację, jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale egzekwo mamy ilość złotych medali z klubem z Kalisza, po 13 na chwilę obecną. Czas pokaże, jesteśmy w połowie rywalizacji, mam nadzieję, że tak zostanie. Do tej pory organizowaliśmy takie zawody przez 4 lata z rzędu. I były to zawody praktycznie wewnątrzklubowe. W tamtym roku wystąpiło gościnnie kilka klubów, no ale z uwagi na to, że organizacyjnie wypadło to naprawdę bardzo dobrze, dostaliśmy taką propozycję, no i mamy. Według mnie zawsze kluczem do sukcesu jest przede wszystkim utrzymać ludzi, którzy są, i ich zadowolić, ponieważ coś, co na początku okazuje się z reakcją euforyczną, tak, że jest super, wspaniale. Natomiast po dłuższym czasie, jak w każdym sporcie, pojawia się pewnego rodzaju monotonia i moim zadaniem jako trenera, który prowadzi grupy starsze, które są ze mną 5, 6, 7 lat, jak gdyby motywować cały czas i dawać im różne bodźce treningowe, żeby cały czas mieli ochotę się rozwijać w tym temacie. A jakieś konkretne cele teraz macie przed sobą? Mam na myśli cele sportowe, medale? Tak, mamy pod koniec lipca Mistrzostwa Świata w Brighton nad Morzem Wielkiej Brytanii. Startuje tam 3 zawodników na chwilę obecną ode mnie. Ja też bronię tytułu w kategorii Masters, czyli plus 35 lat. W tamtym, na ostatnich mistrzostwach zdobyłem tytuł mistrza świata w technikach specjalnych i wicemistrza świata w walkach. No, mam nadzieję, że w walkach powalczę o złoto. Gratulujemy organizacji tak dużego przedsięwzięcia sportowego w Dzierżoniowie, a wszystkim zawodnikom osiągniętych wyników sportowych.